trochę filmów na YouTubie dotyczących Wranglera, czy też Wranglera 4XE, które omawiają to, gdzie się włącza klimatyzację, jak tam się szyby podnosi, czy inne rzeczy. A dzisiaj spróbujemy spojrzeć na niego trochę inaczej. Jak on jeździ w terenie? Będą to miejsca nie jakieś bardzo ciężkie, ale sądzę, że reduktor będzie trzeba włączyć. Może blokady niekoniecznie, bo jest dosyć twardo, ale reduktor zapewne tak. Zobaczymy, myślę, liczę na to, że wszędzie, gdzie wjadę, też i wyjadę. Jest to Wrangler 4XE, czyli hybryda, może jeździć tylko na silniku elektrycznym. I tutaj właśnie pod te górki podjeżdżam wyłącznie na silniku elektrycznym. Można posłuchać, jak wtedy Wrangler zachowuje się, jakie dźwięki wydaje. To jest takie charakterystyczne dla niego, kiedy silnik spalinowy jest wyłączony. Mamy taką górkę do tego, by sprawdzić, jak wykrzyże działają w samochodzie, i przyznam, że były już tu różne auta. Gdy podjeżdżałem, to albo koło się odrywało zazwyczaj, albo coś gdzieś darło. We Wranglerze właściwie nic się nie dzieje, tak jakby tej górki w ogóle nie było. Teren, po którym jeździłem, nie był jakiś bardzo ciężki. Zawsze szło gdzieś tam uciec w bok, czy jakoś inaczej zachować się, by nie zostać w którejś z tych dziur, czy też pod którąś z tych górek. Ale to, co zauważyłem po pierwszej takiej właściwie jeździe tym autem, to niesamowita pewność
nie ma opcji takiej, żeby on gdzieś się zatrzymał, żeby czegoś nie zrobił, nie przejechał, nie dał sobie rady. Mam wrażenie, że chyba jest to najpewniejsze auto, które do tej pory miałem.